Ciekawe to jest, naprawdę. Miejsce otwarte, aż nam się udało to zobaczyć. No i po 3 dniach wreszcie uda mi się wejść tutaj. Jesteśmy na tym placu. To jest bardzo interesujące. Próbowałem się dowiedzieć, dlaczego oni to robią, ale jakoś się nie dowiedziałem. Będę musiał sobie przeczytać jeszcze na internecie o tym. This one is we call Jokhang Temple, and not Jokhang Monastery, and near the palace. So first we have to know the temple, monastery, palace. These three words in different in Tibet. You know, completely monastery, they should have 3 things. They should need. They should have Buddha, Dharma, and Sangha. And like this one, we call temples. And they have a Buddha and Sangha. They don't have Dharma, no teachings. So we call it temple. Here is most sacred temples in Tibet. It was established in 7th century, same time as Potala Palace in the 7th century. Yeah. So this also has been more than 1,300 years. In the 7th century, the 33rd king of Tibet, Sungzhen Gambo, he was unified whole of Tibet. In the meantime, he got married with 2 princes from different countries, from Tang Dynasty and Nepal. And each of princes, they brought 2 holy statues of Buddha from home town to Lhasa, which is like a, the dowries for her by the parents. Yeah. So. Actually, Princess Bhrikuti from Nepal, she arrived to here earlier than the Chinese ones. And actually, this temple was built by the Princess Bhrikuti from Nepal. To miejsce, gdzie codziennie rano się spotykają modlić przez godzinę mniszy. Ale tu jest ludzi, aż się odechciewa zwiedzać. Zdecydowanie za dużo. Każdy się pcha. Patrzcie, to jest całe ze złota. W zamku były takie 4. 4 były pokazane, ile jest naprawdę, to nie wiadomo. Wiecie co, muszę przyznać, że naprawdę skupiają się tu na detalach. Serio. Niesamowicie to wszystko jest zrobione. Powiem wam tak, że to jest zdecydowanie najlepsza świątynia, jaką widzieliśmy w całym Tybecie. Tylko jaka jest akcja? Nie można nagrywać. Przed chwilą nas doprowadzili do takiego miejsca, gdzie nie wpuszczają tam w ogóle tych ludzi stąd. A że my jesteśmy turystami z zagranicy, to pozwoliła nam policja nam wejść. Wow, po prostu wow. Tybet jest naprawdę warty tego, żeby go odwiedzić. So before they will build this temple, this is the small lake. Now we are talking about like a legend, but we still believe that. We still believe. So place of Jokhang is a small lake. Name of this lake we call Watang. Watang Lake, Watang Cho. It means milk lake. Yeah, Watang. And the Princess Wencheng from Tang Dynasty, she knows kind of astrology. She calculated astrologies, and Tibet, this country, is like a lying demon. And here is exactly heart a female monster. So we're going to be build monastery, this temple on the lake. Otherwise, in future time, Tibet has more, the natural, more epidemic disease and natural disasters. One day, King and Princess Bhrikuti from Nepal, they just walk around of this lake and they ride on horse. And suddenly, King and say his finger ring given to her. So you can be throw this ring into the sky. The place where the ring dropped, it will be correct side this time. So she threw this ring into the sky, and thus it was dropped on the lake. In the meantime, from the lake emerged white stupa, so which is symbolized of correct site to build the temples. And then they start to fill up this lake by earth and stone. The first of earth they carried on goats from the north of Lhasa. From Lhasa 30 kilometers, there's one place we call Da Yepa, which is all the retreating places, all the meditation caves, more than 200 caves of meditation caves there. So the first of earth they carried from that place to here and carried by goats. No, jesteśmy na samej górze. Naprawdę, powiem wam, że to było zdecydowanie najlepsze, najpiękniejsze i najbardziej oddające Tybet miejsce, jakie zobaczyliśmy. Naprawdę żałuję, że nie mogłem wam więcej pokazać, bo jak zaczynałem kręcić, to od razu przychodziła policja, że mam wyłączać, że nie wolno. Ale uwierzcie mi, że jak coś mi się tak naprawdę spodobało, jak to tutaj, to naprawdę musi być mocne. Ale już od dość zwiedzania na dzisiaj. Naprawdę już od tych zrobionych kroków mnie plecy bolą. Od rana na nogach jesteśmy. Cały czas coś robimy. No, a jutro czeka nas dość długa trasa. Mamy prawie 300 km do przejechania. Wracamy do tego drugiego największego miasta, co jest w Tybecie. Tam, gdzie tylko spaliśmy, no to jutro będziemy jeszcze coś zwiedzać. Nie wracamy już praktycznie w wschodniej granicy. Dobra, można się zawijać, a ja idę na kawę. Mają tu przepyszne kawiarnie, nazywa się Java Coffee. Złoto po prostu. Serio. Co jeszcze możecie zobaczyć? Jak wygląda placyk. Sztuczna. Pamiętajcie, jeśli kiedyś ktoś z was przyjedzie do Tybetu, a pewnie po moich odcinkach 6 przyjedzie, to że wam nie wpadło do głowy ominąć tą świątynię. Właśnie, świątynia czy klasztor, to jest to teraz. Pan przed chwilą tłumaczył, jaka jest różnica. No ale mniejsza z tym, no. Wiecie, my jak tam weszliśmy, tam wy, kurde, znowu kolejna taka... Wiecie, podobne do siebie są, nie ma co ukrywać. Ale po tym, jak weszliśmy tam kawałek dalej i to, co zobaczyliśmy... Wow. No ale szkoda, że nie mogłem pokazać, no bo... Duży minus. Ale dla mnie zostanie i to najważniejsze. W mojej głowie. Każdego dnia naprawdę utwierdzam się, bardzo warto było tutaj przyjechać. Bardzo się cieszę, że to zrobiłem. Chciałbym wam przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy, o której mówiłem wczoraj. Ale to śmierdziało, foj. Ktoś się spierdział chyba. No. Dobra, nie o tym mowa. No, chciałem wam przypomnieć, że ruszyła seria shortsów z najlepszymi przygodami, ciekawostkami i historiami z moich podróży i nie tylko, ale głównie z podróży. Także zaglądnijcie w zakładkę shortsy, nie możecie, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, żeby fajnie się wybijały. W dni, kiedy będzie normalny film, shorts będzie zawsze jeden, w dni, kiedy nie będzie filmu, będą 2 shortsy. Zajmie to od 30 do 60 sekund Także jeśli lubicie oglądać mój kanał, poświęćcie też tą minutkę czy dwie, żeby oglądać te shortsy i coś tam napisać od siebie, co o tym uważacie. Dzięki wielkie. Siemanko, siemanko. 6. dzień w Nepalu. Zaczynamy powoli wracać. Dzisiaj musimy dojechać do drugiego największego miasta, gdzie byliśmy tylko na noc. Mamy 5 godzin drogi. Także trochę przed nami. Znaczy jeszcze zostały 3, także jest ludzik. Temperatura się bardzo obniżyła. Wczoraj, tam gdzie my byliśmy, padał deszcz. W górach nasypało śniegu. Czy będzie widać? Nie, może widać, może nie, no ale jest naprawdę. Musicie mi uwierzyć na słowo. No już końcówka prawie. No teraz każdy dzień będziemy wracać, wiadomo, będziemy się zatrzymywać w jakichś miejscach. No ale już wracamy w stronę granicy z Nepalem. Jutro po południu dokładnie będziemy przed samą granicą. Albo wieczorem. Nie wiem, jak będzie trasa szła. No i później kolejny dzień. Rano przejeżdżamy granicę. I ciężka droga przez Nepal. Serio. Tutaj drogi są eleganckie. Są naprawdę bardzo, bardzo dobre. A w Nepalu tragedia. Jakby ktoś się zastanawiał, co można kupić na stacji benzynowej w Tybecie. Kurze łapki. Mamy parę minut przerwy. Jestem naprawdę zachwycony tą trasą, jaką się jedzie. Patrzcie, jak tu zabezpieczone, żeby się nie zsypywały kamienie. Kolejna przerwa. Oczywiście muszą sprawdzić nasze paszporty. Kontrola na kontroli. Cały czas. Patrzcie, do takiej pięknej restauracji przyszliśmy na obiadek. Jesteśmy... O, i zaraz będzie show. To będzie dobrze wyglądało. Hello, Tashidele. Ludzi pełno. Dobra restauracja musi być, skoro tyle ludzi tu jest. W fajnym stylu w ogóle jest zrobiona. Na obiad mam coś takiego. Takie frytki z mięsem z jaka, z warzywkami. Podgrzebane. Pyszne. O, i takie dla klientów restauracji. Pokaz tradycyjnego tańca. Dziewczyny tańczą, śpiewają. Elegancko. Znaczy mi to przypomina trochę pianie, bo nikt się nie rozumie. Dziewczyny się rozkręciły po paru minutach. Zbieramy się teraz coś pozwiedzać. Zobaczymy, co mają tutaj pięknego w tym mieście. Kolejny piękny dzień się zrobił. Jak jechaliśmy tutaj, to lało. Była okropna pogoda. Godzinka obiadu. I widzicie. Cudownie. Dobrze, bo było naprawdę słabo i było zimno już. Bo jak nie ma słońca, to nie jest za wesoło. A noce to już są w ogóle zimne tutaj. Sierp i młot. O, ale to wygląda. Ale czad. O tym nie wspomnę. Cześć. Patrzcie, ale robi wrażenie. Nie wiem, czy na filmie wygląda tak samo jak na żywo. Ale jest pięknie. Ja, tylko musimy przejść przez bramkę, oczywiście, że nas przeszukali. So this is the Tashilhunpo Monastery. It was built in 1447 by one of the foremost disciples of Tungkapa, we call Gendin Tupa. Gendin Tupa is number first Dalai Lama. The first Dalai Lama was born in these regions. So before he was built this monastery, and one day he walked up this hill, and he has seen some kind of, magic, like there's nothing. Actually, this is, the empty lands, but he has seen some monks debating below the mountains, and he, he thought this is, will be the sacred places. And after 3 years later, and he was built this monastery. So Tashilhunpo is one of 6 great centers of Gelugpa school, one of 6 biggest Buddhist university of Gelugpa school. And also this is the one of biggest ones in this region, in Shikatse. In ancient time we call biggest one in Zang area, Zang. So, the other villages, and also they have many monasteries. They are very small, and all the monks, they have to come back here to study. They study about philosophy of Buddhist. Yeah. Właśnie usłyszeliśmy trąby i właśnie zaczynają chyba zaraz się modlić. Chodzą naokoło stopy, się modlą. Chyba, że całkiem niezłe tempo mają. This monastery, they are used to living more than 8,000 monks, and today they are living 900 monks only. So except, first Dalai Lama, and, other Dalai Lama's tomb stupa in Potala Palace, Drepung Monastery, and Ganden. And later on, this monastery became the seat of Panchen Lamas. So in Tibet, we have 2 holy spiritual lamas, which is Dalai Lama and Panchen Lama. What's different between Panchen Lama and Dalai Lama? Dalai Lama, we can see that manifestation of Buddha compassion, Buddha Avalokiteshvara, in Tibetan called Jenrisik. And Panchen Lama is a manifestation of Buddha infinite light Buddhas. So what's the difference between these two lama? And then most of people, the outsiders, they thought Dalai Lama is higher than Panchen Lama, but with Tibetan people, they are same levels. Different is Dalai Lama manage of politics and religions both. Panchen Lama only responsibility of the religions. That's why he lives in this region. So current Panchen Lama is number 10, and he was passed away in 1989. And actually, it is the unnatural death. Unnatural death, yeah. And he has got some poisons by the people. So then, we have to search next reincarnation. Actually, he's because Dalai Lama and Panchen Lama is like brothers, and one who died earlier, the other one have to choose next reincarnation. So the current Panchen Lama, the number 10 Panchen Lama's next one, actually selected by Dalai Lama. Yeah. But it has some problems, yeah? Wbijamy do pierwszego miejsca. Nie będę prawdopodobnie z nimi chodził o wszystkie miejsca, tylko zobaczę te główne i ruszamy się dalej. Jest ładna pogoda, to chcę teraz zobaczyć tego miasta. Spróbowałem z tajniaka coś nagrać, ale to co to tam było? 22 metry Budda, na sobie samych ozdób, 350 kg złota. Niesamowicie to wyglądało. Powiem wam tak, ja się zastanawiam, skąd w tym kraju tyle złota jest. Tu naprawdę w każdym klasztorze są po prostu albo setki, albo tysiące kilogramów złota. Naprawdę ciekawe to jest. O, jakie piękne tygryski. Chyba coś brały. We are going to visit from left to right, you know, five main chapels in this monastery. The first one is Chapel of Maitreya, which is the one of the biggest golden with copper statues in the world. And second one, which is the tomb for number 10 Panchen Lama, number 10. Present Panchen Lama is number 11. He lives in Beijing, Peking, not in here. He just came here once a year. So normally, you know, in August, this monastery, they are holding big ceremonies. At that time, we invite him to these places, you know, which is we call Kiku. But the main thing is monks' exhibition, the huge apangas of the white building here, the unfolding the walls. Yeah. It has 36 meters high, 32 meters wide. Yeah. So right now it's empty. This is only, you know, the showing tangas. Tyle detali różnych wszystkich. Naprawdę mega. That one is a tomb for number 4 Panchen Lama, also one of oldest parts of this monastery. Rest of them was, you know, been a little bit, you know, destroyed and rebuilt within the 50 years. And last one. That one is number 5 to 9 Panchen Lamas together, tomb together. Actually, each of Panchen Lama and each of Dalai Lamas, they have several tombs, but 5 to 9 Panchen Lamas tomb was, you know, the missing, was, you know, destroyed during the Cultural Revolutions. So 1989, the number 10 Panchen Lama, he was built, you know, 5 to 9 together, and inside they are not real bodies, just, you know, relics from each of them. Nie wiem, czy zauważyliście, i mistrzowie drugiego planu podeszli. Dziewczyna elegancko sobie kopała w nosie. Nie no, patrzyli na nas, jakby kosmitów zobaczyli. No, ale tak to jest. Tu naprawdę nie widać turystów. W ogóle. Tu bardzo mało kto przyjeżdża. I dlatego mi się to tak podoba. To jest taka... No, takie inne miejsce, takie po prostu, w którym cieszę się bardzo, że miałem okazję to zobaczyć. Nie wiem, czy wrócę kiedykolwiek jeszcze drugi raz tutaj. Ze względu na to, jak wiem, jak tu jest, znaczy jak ogólnie tu mają ludzie, ale to naprawdę jest niesamowita przygoda, że mogę to przeżywać. Mamy tak świetnego przewodnika, który ma taką wiedzę. Mega. Naprawdę wyjazd 10 na 10. Nie wiem, czy w odcinkach uda mi się to pokazać dokładnie, żebyście też mogli to odczuwać, bo nie da rady wszystkiego pokazywać, ale no, mam nadzieję, że pokazałem chociaż tyle, że was to satysfakcjonowało. Patrzcie, teraz się śmialiśmy właśnie, jak oni wiedzą, czyje buty są czyje. Wszystkie wyglądają tak samo. No ale podobno mają tak, że każdy ma zapamiętać, gdzie zostawił swoje buty i, no i wtedy wie. Teraz się zaczyna. Ale trafiliśmy. Właśnie się dowiedziałem, że to jest tylko raz w roku, a nam się akurat udało to zobaczyć. Ale niesamowite. Ja to jestem chłopak w czepku urodzony. Raz w roku, a mi się udało to trafić. Ale to było niesamowite. Ja po prostu Tybet mam 100% tak zaliczony, tak naprawdę mi się podoba. Ale jestem podekscytowany. Powiedzcie, chcecie tylko raz w roku, a wy akurat przyjeżdżacie, z mieście wychodzi stąd, a tu się zaczyna. Ja się pytam, co to, jakieś modlitwy będą? Nie wiem. Patrzymy, a tu idą. Wow. Ale to było dobre. Serio, jak mi się to podobało. Tu taki Tybet, jak chciałem zobaczyć właśnie, bo takie coś widziałem też na jakimś filmie. Właśnie nie wiem, czy nie przypadkiem też 7 lat w Tybecie, czy to tam nie było. Jeśli chcecie poznać prawdę o 7 lat w Tybecie, zobaczcie poprzedni odcinek, jeśli nie widzieliście. Będziecie w szoku trochę. Może nie każdy, ale myślę, że na pewno większość. Ja właśnie idę się gdzieś ogrzać, bo jest tak lodowato. No wiadomo, ja sam lubię jak zwykle. Nic nowego. Ale idę na jakąś dobrą kawę, bo przez kolejne 2 dni nie będzie okazji, bo jedziemy na jednym takim malutkim mieście, coś tam spaliśmy. No a później cały dzień w drodze. A później już lecę do Tajlandii. Nie mogę się doczekać. Ale odcinek z Tybetu zobaczycie jeszcze jeden, pamiętajcie. Bo to jeszcze nie koniec tej wyprawy i tej przygody, którą będę naprawdę niesamowicie wspominał. Bo to jest naprawdę wyjątkowy region świata. Lepiej trafić nie mogłem. Akurat mają tu kostę, moją ulubioną. Wracam już do hotelu. Powiem wam, że miałem takiego farta. Chciałem byle jaka kawiarnia, wyskoczyła akurat kosta. No, po prostu znakomicie. Jeszcze najlepsze jest to, że to koło mojego hotelu niedaleko. O, ale się ładnie tam robi. Ciekawe, co tam jutro będzie. Bo tak naprawdę mamy około 10 lub 12 godzin jazdy. Bo taka trasa po prostu. Drogi są dobre, no ale trasa będzie ciężka. No i pewnie jeszcze po drodze gdzieś się będziemy zatrzymywać, a przynajmniej mam taką nadzieję. Żeby jeszcze jednak było coś fajnego. Ale i tak, nawet jeśli nie, to i tak jestem zachwycony tym wyjazdem. Dobra, już do pokoju. Zapasy na dzisiejszą kolację i coś na jutro. Jakieś przekąski kupione. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Tak jak mówiłem, nie widzieliście jakichś poprzednich odcinków, sprawdźcie, bo każdy był inny, każdy był wyjątkowy. Myślę, że wam się spodobają. Czekajcie, bo mi wypada z ręki. O. Nie chciałbym, żeby to spadło, bo się rozwali. No. Także pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy dalej. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na jutrzejszy, ostatni odcinek z tej pięknej serii, z tego pięknego rejonu świata, czyli z Tybetu. Na razie.